Możemy zaczynać roast. Roast Wojtaza, ale myślę, że oberwie się każdemu z nas. Jesteście gotowi? Tak? Do was mówię. Wy jesteście gotowi? Tak, no dobrze. Wojtas, baw się dobrze. Prawie wszystko to są żarty. Leja jest w ogóle... Ciężko jest go roastować. On jest po prostu nijaki. Jest żaden... Jest tak nijaki, że nie ma odbicia w lustrze. Jakby lustro go nie widzi. Facebook go nie widzi. Mówi twarz, może być ktokolwiek. Chyba nie wiem. I cały czas z czymś walczy, bo jest Leja versus news, Leja versus publiczność. Ja wierzę, że kiedyś wygrasz po prostu tę walkę. Powitajcie gorąco, Michał Leja, pierwszy roastujący. Zrobiliśmy zespół Tureta, dlatego że po tym, co Kurski odjebał z waszym festiwalem, żaden zespół nie zgodził się tu przyjechać. Mieliśmy zrobić roast Jana Pietrzaka, ale jego fani stanowczo zareagowali i przewrócili się w grobie. Serio? No Pietrzaka nie wierzę, ile ja. On tutaj, kurwa, wypełnił salę na 3 osoby, także uważaj. Ale każdy z nas gra na tym roaście charytatywnie, niestety poza jedną osobą, poza Rafałem Banasiem. On gra tak każdy występ, więc... Ale troszkę o Turecie, bo nie mamy dużej świadomości o Turecie, nie? Pierwsze pytanie, dziwne jest pytanie, czy Turetem da się zarazić? Nie? To jest taka pierwsza obawa. Czy Turetem da się zarazić? Nie da się zarazić. Znaczy, są przypadki. Było kilka dziewczyn, które się zaraziły. To były dziewczyny, które uprawiały seks z Lotkiem. Gdy w końcu odzyskały przytomność, spojrzały na jego ciało i zrobiły... Kurwa! Ale... Lotek boi się schudnąć. Powinien schudnąć, ale boi się schudnąć. Bo jak schudnie, to nie będzie mógł zrobić śmiesznie. I straci połowę swojego materiału stand-upowego. Więc nie ryzykuj, Loty, nie ryzykuj. Ale też, żebyśmy wiedzieli, co to jest Turet. Turet występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet w proporcji 4:1. Więc Turet jest jak Adam Bandler, dotyka głównie mężczyzn. Nie wiem, czy wiecie, ale przez spermę się łysieje. On na głowie nie ma zadupie, on ma na głowie na dupie. Próbuję wymyślać jeszcze tutaj coś, ale... No dobrze. Ale... Na nasilenie tików w Turecie może mieć wpływ szereg różnych innych czynników, na przykład nuda, rozdrażnienie czy zmęczenie. Także uważajcie, bo na występie Janusza Pietruszki Wojtasowi całkowicie odjebie. To jest... Naprawdę to będzie... Mister Robotik odjebie tutaj całe, kurwa, 3 minuty. Ale też niektórzy wymawiają zespół Taureta, to się wymawia zespół Tureta. Tak samo niektórzy źle wypowiadają Abelard Giza, a tak naprawdę to jest halamalama, halalama, halama, 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 halama. Ale tytułem końca, bo jest 11, a każdy tutaj jeszcze chce coś powiedzieć. Ja chciałem tylko powiedzieć, że Wojtas, to co ty robisz, to jest zajebiste. Znaczy nie w tym momencie, bo to jest pojebane trochę. Ale to, co robisz ogólnie... Naprawdę, zgromadziłeś na tej scenie najlepszych komików i Janusza Pietruszkę. Zgromadziłeś...
Więc naprawdę udało ci się. Wiecie dlaczego Wojtasowi udało się zrobić tego roasta? Bo... Naprawdę, zobaczcie jak go nosi. On działa, kurwa. Bo Wojtas za dużo nie rucha, bo Wojtas ma taki tik, więc jak on nawet nie zdąży wsadzić, dziewczyny mówią, już? Wojtas też się chwali, że bardzo dużo ludzi kojarzy go po polu, że wszyscy się z nim witają, że całe Opole go zna. Stary, ty masz tik taki. Jak mi tak zrobisz, też powiem siema do ciebie. To jest... Siema. Siema. Ale to jest zajebiste, że sobie radzisz z tą chorobą i chcesz sobie poradzić z tą chorobą i jebać tą chorobę tak naprawdę. Też przeczytałem w wywiadzie jednym, powiedziałeś, że chcesz sobie sam poradzić z tą chorobą i odstawiłeś leki, bo jebać leki. On powiedział, że odstawił leki dlatego, że przytył przez nie. Także recepty wypisuje mu doktor Edgar, na to wygląda. Doktor Edgar, lekarz rodzinny Lotka. Tyle ode mnie, dzięki wielkie, na razie, cześć. Michał Lejer. Jako drugi będzie Lotek. Lotek schudł ostatnio 2 kilo. Obgryzł paznokcie, ale zawsze. I się nie śmiejesz, no właśnie. Nawet teraz gryzie, kurwa. Lotek jest ateistą, odkąd ruchał laskę po Bożemu i ją udusił. Proszę o długie brawa, bo trochę będzie szedł. Łukasz Lotek Lotkowski! Witam. Kacper Ruciński. Super, super. Kacper, pozwól na początek, posłużę się cytatem. Cytat napisał Kajor po jednym z występów grupy trzymającej mikrofon, czyli mnie, Paczesia i Kacpra. Czytam. Paczeń i Lotek śmiesz. Ruciński trochę taki brat, który chce być śmieszny. Dokładnie się zgadzam, ale Kacper, kocham cię jak brata, takiego ciotecznego. Nawet nie rodzina, to nie jest mój wujek i ciotek, to znajomi rodziców tak naprawdę. I mówią, idź, pokaż mu klocki, nie chcę się z nim bawić, idź, no kurwa, będzie płakał, tak, i muszę się z nim bawić, także... Kocham cię jak brata, Kacper. Bardzo fajnie. Kacper w ogóle jest takim... On chodzi, teraz ma dziecko, prawda? Jest nieszczęśliwym ojcem, ma Ilary. I on każdy nasz wyjazd w trasę, który mamy raz w miesiącu, traktuje jak wyjazd na wakacje po prostu, nie? Ma plan na każdy dzień, o 14 jemy obiad, o 15 idziemy do escape roomu, potem na go karty, potem będzie próba, nie? I patrzy się, a teraz nie wyrobimy. Wyrobimy się, kurwa, ale to nie jest wakacje, kurwa, sam, nie? Potem zawsze nocujemy dwie noce, prawda? I każda, kurwa, druga noc to jest zielona noc. Ja myślałem, że będziemy jarali, nie? On wszystko pastą smaruje, a potem to rucha, to jest pojebane, strasznie. Tak już, że patrzeć, wiecie, na to wszystko się zgadza. I to mnie zaskakuje, że patrzeć mówi, dobra, to jedziemy, dobra, to robimy, dobra. Ale byłem teraz patrzeciem w czerwcu w Tajlandii i był wtedy swoją ówczesną dziewczyną i faktycznie on się na wszystko po prostu, kurwa, zgadza, nie? Ona mówi, chodź, Rafał, wstaniemy o 4:30 rano. Ja już mam w głowie, kurwa, to nie jest rano, nie? To jest 4:30. I pojedziemy na taki wodny targ. Ja mówię, co tam kurwa jest, nie? Targ? Tylko, że jesteś na łódce. Ja mówię, super, a Rafał od razu, super, o 4:30 rano, kurwa. Jedziemy! Jedziemy na targ! No to nie wstawaj, tam kurwa zaniosę i się na łódce obudzisz, kurwa, wyjebane. Ale Rafał od niedawna jest singlem, wiecie, i martwię się o niego, bo widziałem, jak wyrywa dupy. No i patrzę się z tym mistrzem, naprawdę.
Gdybyś na imprezie jakąś laskę obracał, ja po imprezie się go pytam, jak tam się skończyło, nie? On, tańczyłem z nią, nie? Za pizdę ją złapałem. Ja mówię, co zrobiłeś? Za pizdę ją złapałem, nie? Tak się odwróciła, mówię, nie. A jak się tylko spojrzała i poszła po prostu, nie? Ale za pizdę złapałem, nie? Znaczy, tak według grafa, a wygląda podryw najwidocznie, nie? On jest tym typem, który w Biedronce dotyka bułki i spierdala. Ale może po Tajlandii mu zostało, że teraz sprawdza, kurwa, za każdym razem po prostu. Bo kiedyś było, Lotek to była najbardziej pojebana mineta, jaką robiłem, nie? Ja to nie znam, Michał Leja, ten co był wcześniej, nie? Michał Leja versus wszystko. Michał Leja, słuchajcie, jest z takiej wiochy na Podkarpaciu, Radymno. Kojarzycie Radymno? Ktoś kojarzy Radymno? Radymno! Czy ktoś kojarzy Radymno na Podkarpaciu? Nie? Ale kto kojarzy, pytam, nie, bo wiem, że sporo, nie, nikt. Nikt, Michał. Michał prosił, żebym sprawdził, czy nie ma sąsiadów. Michał jest bardzo wierzącą osobą, wiecie, i on bardzo dosłownie traktuje Biblię, nie? On naprawdę myśli, że wąż dał Ewie jabłko, nie? Po prostu on, kurwa, nic nie ogarnia. Jak byłem u niego na chacie i pokazywał mi swoje dziecko, to tak chodziłem za nim, mówię, jak mnie kochasz, to zabij swoją córkę. On sięga po nóż, ja mówię, Michał, spokojnie, kurwa, Lotek, nie wkręcaj mnie, kurwa. I Michał mówi, że uprawiał seks ze swoją żoną, nie? No po prostu spójrzcie na niego, no nichuja, nie? I właśnie ja jestem pewien, że on nie ruchał swojej laski, a dosłownie 9 miesięcy przed porodem widziałem, że paczek się koło niej kręci, nie? I ja nie mam żadnych wątpliwości, kurwa, zupełnie. I Michał też zaczął mieć podejrzenia, bo jednak on tak naprawdę wie, że nie ruchał, nie? Ale jego żona mu wszystko wyjaśniła i on po prostu myśli, że on Jezuska wychowuje, kurwa, nie? Ona mówiła, na serio, patrzeć tylko w dupę, poważnie, tylko w dupę. Jest z nami, słuchajcie, Janusz Pietruszka. Ten taki żywiołowy. Janusz, on ma wbrew pozorom bardzo dużo emocji w sobie. Wszystko go bardzo stresuje i się przejmuje. I on palił wiele lat fajki, potem rzucił, bardzo był szczęśliwy z tego powodu, że rzucił fajki, ale teraz wrócił. I zapytam go, czemu wróciłeś do fajek? On powiedział, że miał bardzo stresującą sytuację, bo jechał autobusem, wszedł kanar i on miał po prostu... O nie, mam bilet, Jezu. I wrócił niestety. Jest z nami Kamil Staw, to jest ten Kamil z zespołu Bednarek. A nie, to nie jest ten Kamil z zespołu Bednarek. Jest z nami, słuchajcie, Kamil Szpajcher. Nie znałem w ogóle kolegi. Wysłał taką notkę o sobie troszeczkę. Przeczytam tylko ostatnie zdanie tej notki, że dwa z mnie zdania. Bo pomyślcie sobie, że ja mam z tego żart zrobić, nie? I on takie coś napisał. Pies, jakiego mam, to pies, wow, który urzekł mnie i moją dziewczynę w schronisku chowaniem się przed burzą za lodówką. Co oni, kurwa, robili w burze w schronisku, nie? Jakby to gdzieś taki, nie wiem, jakiś przeciwnik Spidermana, jakiś zły doktor, nie? Dzisiaj wybieramy psa, kurwa! I pioruny. Kurwa, ten pies miał lodówkę, po kogo zabierali? Ja pierdolę, zajebiste schronisko, nie? I słuchajcie, dokończę, że ten urzekł mnie moją dziewczynę w schronisku chowaniem się przed burzą za lodówką, był do nas tyłem. Ja wiem, że psia dupa czasem błyśnie nawet, nie? Ale kurwa, po dupie psa wybierać trzeba być trochę zjebanym człowiekiem jednak, nie? A niech pani go odwróci. Nie, ten nie, kurwa. Pojebany. Ale wiecie, dzisiaj jest... Chcę powiedzieć trochę o zespole Tureta. Ja cały czas go słyszę. Nie wiem, czy wy słyszycie. I tak się właśnie wprowadzić, słuchajcie, wam, żeby bardziej rozumieli osoby, które mają zespół Tureta. Jak gdzieś na mieście teraz zobaczycie kogoś, kto właśnie dziwnie się zachowuje, ma jakieś tiki, drze mordę, przeklina czasami w głos, prawda? Bo akurat Wojtas nie ma przeklinania, wiem, że to też się zdarza. Ja też mam Tureta, jak jadę samochodem albo oglądam mecz, nie oszukujmy się. Ale właśnie jak na ulicy do czegoś takiego, co właśnie tak dziwnie się zachowuje, no to najpierw mu przypierdolcie, bo chuj wie, może jakiś wariat, nie? Łatwiej przeprosić niż później. Tyle ode mnie, dziękuję wam bardzo.
Lotek. Jeszcze okruchę zostawił. Teraz będzie Rafał Banaś. Rafał Banaś, on ma taką tajemnicę jedną. Mam nadzieję, że się nie obrazi, że ja ją teraz powiem. On skrzętnie jej pilnuje, żeby nikt się nie dowiedział. Mało ludzi o tym wie. Ale ja wam teraz ją wyjawię. Mam nadzieję, że właśnie to. On ma, słuchajcie, fanpage. Normalnie można polubić, kurwa, wejść, komentować. Banaś, tak jak Michał Leja, też ma swoje takie komedii, laboratorium komedii, tylko on na razie testuje grania bez widowni. Ale poważnie, Banaś jest świetnym, utalentowanym typem, mega talent. Byście widzieli, jak pływa. Zajebiście. Przed wami trener dzieci do lat 3, Rafał Banaś! Żarty z wyższego poziomu. Szanowna publiczności, fiuty. Pozwolę sobie zacząć. Chciałem zacząć od naszego prowadzącego. Jakby nie mieszka życie, Kacper dubbingował zwierzątka w swoim programie. I Kacper z łatwością dubbingował zwierzaki, bo doskonale rozumie ich język. Szkolił tę umiejętność od najmłodszych lat, ponieważ jego jedynymi przyjaciółmi były gołębie na rynku w Malborku. Kacper pochodzi z Malborka, ale jedyne, co ma wspólnego z krzyżakami, to to, że jego fani postawili na nim krzyżyk. Yes. Teraz Lociu, mój ulubiony. Lotek tak pilnuje swojej diety, że jak zasypia, to podpina sobie kroplówkę z karmelem, żeby mu cukier nie spadł. Lotek jest najbardziej radosny z nas wszystkich. Moim zdaniem dlatego, że na co dzień nosi w sobie dziecko. Lotek, jak przez tydzień nie zwali, to w jego kulkach następuje kumulacja małego lotka. Niewiele z was, niewiele osób z was wie, ale Lotek przez wiele lat prowadził karaoke. I nagrał też solowy album, na którym znalazł się mój ulubiony przebój. Ciebie ciągle nie ma, a spryskiwacze są. Dalej teraz Michaś. Michał Leja goli się pensetą. To jest fakt, to nie jest żart. Michał Leja jest tak zniewieściały, że jak zupa jest zasłona, to jego żona go bije, ale tylko z otwartej ręki. Kiedy mama Michała była z nim w ciąży i poszła z nim na USG, żeby sprawdzić, czy to chłopiec, czy dziewczynka, lekarz odpowiedział: chyba chłopak. Michał Leja ma tak delikatną urodę, że jego dupka miałaby problem w więzieniu, bo tam mają tylko szary papier. Zresztą nikt w więzieniu nie dotknąłby Michała, bo każdy wie, jak tam traktują pedofili. Czy pedofilów, nie wiem, obydwaj mają przejebane. Wojtas wie coś o tym, bo kiedyś go zamknęli na 3 godziny za posiadanie Tureta. Okej, okay, teraz Rafciu. Patrzeć przez WD wygląda na 20 lat starszego niż jest. Nawet jego wątroba jest bardziej pomarszczona niż moszna Gandalfa. Chciałem pożyczyć od niego trochę włosów na przeszczep, ale jak powiedział mi, ile jest jebania z tym farbowaniem, to chuj odpuścił. Chodźcie, w żyłach Paczesia płynie indiańska krew. Wszyscy jego przodkowie mieli czerwone twarze. Pacześ żałuje, że nie jest szejkiem z Dubaju. Lotek żałuje, że Pacześ nie jest szejkiem z McDonalda. Abelard jest ojcem stand-upu i 2 córek. Niestety ten pierwszy uważa, że jest adoptowany i wstydzi się ze starego. Abelard i Kacper brali kiedyś udział w programie Stand-up zabij mnie śmiechem.
Niestety nikt nie zginął. To była pierwsza nieudana próba zamachu przez Abelarda. Choć jak rodzice Abelarda nadawali mu imię, to nie wiedzieli, że jak dorośnie będzie podobny do szturmowca Al-Kaidy. Naprawdę, oni nie mieli pojęcia. Jakby jestem im bardzo wdzięczny z tego powodu, że dali nam tyle radości tym imieniem, bo te żarty sprawiałyby o połowę mniej satysfakcji, gdyby Abelard na przykład miał na imię Przemek. Ja mam podejrzenia czasem, że Kacpra z Abelardem łączy coś więcej i naprawdę, gdyby tak, że tak powiem, doszło do kopulacji, to ten akt można by było nazwać Krzywa Wieża w Gizie. Kamil Stefański, pseudonim Staw. Chociaż najważniejsze w Stawie jest to, żeby dobrze klepał. Naprawdę, ja dobrze się na tym znam i muszę wam powiedzieć, że ten Staw, on nie pachnie jak oryginalny Staw. Tak bardziej troszeczkę kurwi budaprenem z Adidosu, z bazarku. Naprawdę, jest tak suchy jak żarty Szpajchera w połączeniu z... Oh my gosh, mam coś strasznego, dobra, odpuszczam to. Wiecie, ale zaletą tego Stafu jest to, że jak kupujesz sztukę, to masz tego ponad 100 kilo. Dobra. Ten Staw jest tak słaby, że tylko jego rap jest nielegalny. Kamil Szpajcher. Kamil Szpajcher to jest jego kumpel. Jebać. Znaczy, ja od lat segreguję śmieci i muszę wam powiedzieć, że rap Wojtasa pasuje do każdej kategorii. Podobno Turet nie jest zaraźliwy, ale jak słucham twojego rapu, stary, to zaczynam się telepać. Prawda. Kiedy Wojtas mówi, że nagrywasz szesnastki, to jedyne, co jestem sobie w stanie wyobrazić, to kolekcja zakazanych VHS-ów upacza się w piwnicy. Prawda. Wojtas raczej nie ma farta, on zaraził się sepsą typu C, która jest tak rzadką chorobą, że chorują na nią tylko nieliczni spośród Yeti. Znaczy, Wojtas jest współtwórcą akcji Mam Tureta i mi z tym dobrze. Widzę sporo plusów. Dzięki Turetowi Wojtas zagrał w dwóch spotach reklamowych. By nie jeden szanujący aktor by za to obciągnął, prawda? Naprawdę zazdroszczę Wojtasowi, że mógł powiedzieć do nauczycielki zamknij mordę, psiocho. I dalej mieć wzorowe zachowanie, kurwa, naprawdę. To jest jakby... Wojtas był finalistą Olimpiady z wiedzy o planowaniu i zarządzania karierą zawodową oraz jednym z 8 wspaniałych, najlepszych wolontariuszy w Polsce. Co tylko potwierdza, że póki co z Turetem jest ciężko o płatną pracę. Kolejny jest tylko dla kumatych, jak znacie Wojtasa. Ulubioną potrawą Wojtasa jest pizza, bo ma brzegi. Znaczy, na sam koniec chciałbym tylko coś wyjaśnić, bo w każdym materiale o Turecie, na jaki trafiłem, używali sformułowania, że są normalni i według mnie to jest totalnie nieprawdą. Moim zdaniem wszyscy na tym świecie jesteśmy nienormalni. Z wyjątkiem Michała Lei. On jest normalny. To tyle ode mnie. Dzięki. Rafał Banaś. Gdzie oni poszli? Co? A. Chodź ci coś pokażę. Dobrze. Banaś, ja mam do ciebie propozycję, żebyś nie miał tylu sucharów, bo się lotek na ciebie rzuci. A akurat go tu nie ma, kur. Rzucił się na pietruszkę, kur. Dobrze. Kamil Szpajcher. Który to z was? Dobra, ten bez czapki. Dobrze.
Wiadomo, my się nie znamy. Nie znam cię z telewizji, ani znikąd i... To jest normalne, no nie jesteś, nie pojawiasz się nigdzie. No i dostaliśmy notkę, taką o sobie napisał i z niej musimy czerpać. Więc jest pierwsze zdanie, które mnie zauroczyło. Pracuję w call center. Jako kierownik. Stary, to nic nie zmienia, kurwa. Dalej pracujesz w call center. Ktoś powiedział, pracuję w szambach jako głębinowy. W notce napisał też zielony Lipton to napój bogów. Ten się wzdryga, kurwa no. Zielony Lipton to napój bogów. No kierownik z call center, kurwa no. Kamil Szpajcher, wielkie brawa. Siema, siema, siemanko. Miałeś obniżyć. Miałeś obniżyć. Okej. Okay. Siema Opole. Nie znacie mnie kompletnie. Ja nazywam się Kamil Szpajcher, no ale ja też tu nie widzę żadnych znajomych mord. Także kompletnie nic się w ogóle nie różnimy w tej sytuacji. Moi drodzy, macie pewne ułatwienie w Opolu. Skoro jesteśmy w Opolu, to moje nazwisko powinno wam łatwo wejść do głowy, bo jest po niemiecku. Niektórzy wiedzą, o co chodzi. Tak, słuchajcie, Opole to jest jedyne miasto w Polsce, w którym jarmark bożonarodzeniowy jest organizowany przez młodzieżówkę mniejszości niemieckiej. Słuchajcie, jakby zorganizować jaka to melodia z niemieckimi kolędami, to na bank jakiś gość z Opola wygrałby wszystko i odgadywałby po pierwszej nutce. Jesteście niesamowici. Tak blisko brzegu, a tacy różni. Okej, Kasper Ruciński, także teraz już na poważnie. Kasper, ty masz na swojej stronie www napisane tak. Kacpra charakteryzują umiejętności gawędziarskie, błyskotliwe puenty oraz znakomity kontakt z publicznością, nie? Ale słuchajcie, to by było jeszcze dobre, gdyby nie dalszy ciąg. Ja bym skończył. Menedżer Kacpra nie ma opcji. Dopisał tak. Umożliwiający swobodne i dowcipne przedstawianie przemyśleń charakterystycznych dla młodego pokolenia. Stary, jakiego młodego pokolenia? Ty, to, że ty nie masz jeszcze strony na Wikipedii, to nie znaczy, że ty jesteś, nie wiem, młody, tylko po prostu chujowy, nie? Abelard Giza, nasza ciemna strona mocy. Nasz Darth Vader wśród cyganów. I właściciel Kacpra. Abelard Piotr Giza. Skąd kurwa ten Piotr? Ktoś w rodzinie był Polakiem? Nie wiem. Czy miało być Peter od pity arabskiej? Nie wiem. Chujnia z chlebem. Abelard, mnie zawsze zastanawiało, jak to jest, że ty narzekasz, że ludzie cisną cię za wygląd. Stary, to nie jest twoja wina, naprawdę. Naprawdę to nie jest twoja wina. A ty ciągle zwalasz to na kolor skóry. A ty po prostu jesteś brzydki. Okej, okay, Lotek. Lotek, czyli nasz świat według Ludwiczka. Tak wygląda. Nie dość, że tak wygląda, to ciągle pierdoli na co dzień o swojej rodzinie, jacy to są źli, że tam brat, siostra, oni wszyscy o samochodach się znają, on nie ma żadnego pojęcia. Cały czas coś mówi o tych wszystkich członkach swojej rodziny. Ale i tak dochodzi do tego, tak jak w świecie Ludwiczka, że puentuje, że ich kocha. Że są super. Stary, musisz, no i nikt inny nie przychodziłby na twoje występy. Nie masz wyboru. Lotek ma tego samego menedżera co Kasper. I tutaj też popis umiejętności takich marketingowych. Na jego fejsie, jak się kliknie informacje o, to jest tylko jedno zdanie. Jedno. Całkiem śmieszny typ. I to jest facet. Stary, jak menedżer w ciebie nie wierzy, to kto ma to zrobić? A i wiecie, czemu Lotek ma taką zajebiście dużą przerwę między zębami? Jego lenistwo pokierowało ewolucją. On po prostu teraz może jednocześnie ciągnąć druta i wpierdalać kanapkę.
Adam Van Bendler. Adam Van Bendler. Słuchajcie, jak ja kupuję sobie jakieś auto, to nie chwalę się tym na fejsie. Żaden tam Kamil Mercedes Speicher, Ferrari, coś. Nie, także dałbyś sobie najlepiej Adam Maluch Bendler. No to żeńska część widowni później nie byłaby zawiedziona. Od razu by wiedziała, nie byłoby rozczarowania. Michał Leja, twoje nazwisko kojarzy mi się z dwiema rzeczami. Jedna już tu padła, księżniczka Leja. Drugie to jest ze szczaniem po śląsku. Jo Leja na ten płód, ja. Coś w tym stylu. Obie idealnie pasują. Pierwsza wiadomo, tak? Znaczy druga wiadomo, czemu Leja pod płot. Ale ta pierwsza dlatego, że Leja niedawno zmarła, także przemyśl to sobie. Rafał Banaś. No ryj jakiś taki znany, nie? Taki widziałem podobnych. Biblioteka, śmietnik pod klubem, rów, no, gdzieś tam. Jego motto w każdym występie to raz się żyje. No właśnie, rasa taka chujnia, nie? Janusz Pietruszka. No nie dość, że Janusz to jeszcze Pietruszka, tak? Nie podejmę się tego, nie ma opcji. Szkoda chłopa po prostu. Rafał Pacześ, słuchajcie, to jest jedyny gość na świecie, który chrząka w słowo kurwa. Na każdym występie, jak coś mówi, kurwa, za każdym razem. Wszyscy słyszą, co chcą. To też jedyny gość na świecie, który z okazji 30 tysięcy lajków na fejsie udostępnia zdjęcie, jak przymierza buty. I słuchajcie, pod spodem sami zajebiści fani. Cytuję. Ej, w CCC też są fajne, nie? Ojej, to mama na pewno. Ojej, Rafał, jak ty niszczysz buty. I zajebiste, najlepsze, nie? Schudłeś wieprzu? Zajebiste, moc wyznań po prostu. Ostatnio Rafał miał wywiad z takim grubym Jackiem z YouTube'a o rapie. Ja już rozumiem, dlaczego ty nie masz w sumie laski, czemu jesteś singlem, nie? Tam padły takie ciekawe słowa, jak na przykład cytuję, otarłem się o Zeusa. Autentyk. Albo, no ostry to wiadomo, ale nie poznałem go osobiście. Marzenia są. No i na odchodne jeszcze dodał najciekawsze. Wcześniej leciał paluch. No pedał. Nie mam pytań. Okej, słuchajcie, Kamil Staw-Stefański, mój imiennik i imiennik jedynego Kamila z Brzegu, który osiągnął sukces. Pednarka. Jedynego. Ja rozumiem już, dlaczego on trzyma się ciągle Kamila Bednarka, bo jak po każdym koncercie pada na przykład Kamil, ale jesteś zajebisty, to on ciągle się smaruje tym sukcesem. Powiem tak, w ich przypadku sprawdza się powiedzenie, że w związku dwóch pedałów to ten gruby zazwyczaj jest dymany w dupę. Wiecie na pewno, że staw po angielsku to znaczy coś, towar, tak? Już było mówione, ale nie wiem, czy wiecie, co znaczy to staw. Pakować. Także wy już wiecie, co i do czego. No i mamy, moi drodzy, cel naszej podróży. Bartek Wojtkowski, Wojtas. Mój znajomy. Czasem go widzę na mieście, ale częściej słyszę. Zdarza się nawet, że z daleka mogę poznać tę postać, bo się telepie. Bartek ma wiele problemów, szczególnie z głową. Jego hobby to szukactwo i zbieractwo. Szuka problemów i zbiera w pierdol. Jest taki... Bartek nie tylko choruje na darcie mordy bez powodu. Choruje też na nieudolność i brak przyjaciół. Tutaj świetnym przykładem na przykład jest to, że potrafi przyjść do ciebie o 8 rano, wpierdolić ci paczkę paluszków, obejrzeć twoją telewizję i wyjść jak srasz. Nie, nie zapyta, podać ci papier, co słychać, nic. Po prostu wychodź. Bartek lubi dziewczyny głównie do 14 roku życia. Dlaczego? No właśnie, bo one po prostu jeszcze nie wiedzą, że kutas może być większy. Nie? Roast. Były brawa, jedne chociaż. Były. Ucz się. Okej. Bartek Matureta twierdzi, że mu z tym dobrze.
Słuchajcie, jego głównym tikiem jest... A! Już umiem, parę lat go słuchałem. A! Cały czas. Ja powiem tak, w Państwa i Miasta już z nim nie zagram. Nie ma kurwa mowy. Nie ma opcji. Znam tyle słów na A. Takie zbliżone będą nawet. Analfabeta. Alfons. Ameba. Arcyosioł. Zajebiste słowo w ogóle. Artysta. Znaczy nie, to nie. Amator. To tak. W sumie ja jestem ciągle jednej rzeczy tylko ciekaw o Bartku. Jak to jest się ruchać z turetem? Znaczy, mając tureta, tak? Nie, żebym chciał tam... Palucha. Jestem bardzo ciekaw, jak to jest się ruchać z kimś, kto ma tureta. Wróć, jak się ma tureta. Ale bliska znajomość jest. Dobrze, bardzo chciałbym wiedzieć, jak to jest ruchać się mając tureta. Także Bartek, jak ci się w końcu uda, to opowiedz. Dzięki. Kamil Speicher. Speicher, Streicher. Mnie nie ma kurwa na Wikipedii te. A mnie wkurwił. Twojego całego brzegu kurwa nie ma na Wikipedii. Wikipedia pyta lewy, prawy kurwa. Dobrze. Ale na koniec autor Roaster już zajebał kurwa sobie. Pierwszy raz coś takiego widziałem. Dobrze. Teraz wystąpi Abel Ergiza. Także będzie trochę o czymś. Trochę poważnie, mądrze. On wszystko, co mówi, musi być po coś, o czymś. Miał co prawda kiedyś taki 15-minutowy monolog o sraniu, ale to już dawno i już teraz ma... W najnowszym programie ma tylko 2 minuty o sraniu, także... No i mam mnóstwo anegdot, że tam na przykład jak rucha dziwkę, tam jest bardzo dużo złotych myśli do wyłapania i HIV, ale głównie złote myśli. Przed wami człowiek, który gardzi pieniędzmi i jasnymi koszulkami, Abel Ergiza! Ale się Speicher wkurwił, co? Coś tam, chuju. Jezu, no dobra. Także cię nie zaprosiły do Gdańska. Chyba, że zadzwonisz z call center, kurwa. Dobrze. Kasper Ruciński. Cicho, zamknij mordę już teraz. Chuju. Tak się rozmawia w brzegu. Ja się nie dziwię, że potem ludzie mają tureta. Tu dziecko jest zestresowane po prostu. Kasper Uciński z Patrasiem i z Lotkiem wziął udział w takim projekcie Bang. To znaczy dla nich to był Bang, a dla niego to było Plask. Janusz Pietruszka. O Januszu Pietruszce nie mam ani jednego żartu. Tak naprawdę to jest facet, który jest przesympatyczny, przezajebisty, o czym najlepiej świadczy na przykład fakt, że jeżeli gra w Zielonej Górze, on gra i w kabarecie, robi stand-up, improwizację, to zabiera swoją sąsiadkę na te występy. Sąsiadkę, która ma stwardnienie rozsiane, znosi ją po schodach, ładuje do samochodu, jedzie z nią na ten występ, odwozi ją z powrotem, rucha na tylnym siedzeniu. Żartuję, żartuję. Tam jest winda, nie musi jej znosić po schodach. Nie, spoko. Żartuję. Janusz jest przezajebisty. Ma 2 córki, które wozi samochodem. Nie, Janusza kocham, jest przezajebisty. Rafał Patrześ, szowinista, rasista, tu nie mam nic śmiesznego. Lotek jest jednym z tych ludzi, którzy wolą zjeść ciastko. Lotek mógłby nic nie mówić, a i tak będzie mega śmieszny. Speicher mógłby nic nie mówić. Chuj. Adam Van Bendler opowiadał mi kiedyś o swoim wyjeździe do Norwegii.
tam, że sypiał w ogóle w kurniku, no jakiś straszny wyjazd, sypiał w kurniku, mył się na stacjach benzynowych, złapał depresję, dwa razy chciał się zabić i to kurwa wszystko w weekend. Banaś. Paweł Banaś jest tak nijaki, że większość z was nie ma pojęcia, czy właśnie pomyliłem jego imię, czy nazwisko. Kamil Szwaj, a tam dobra. Kamil Stefański, czyli Staw. Napisałeś w notce o sobie gruby, duży i nudziarz. Niepotrzebnie, bo widziałem kilka twoich klipów. Tak jest, spoko. Jak każdy raper chciałby być kiedyś czarny, ale to jest niemożliwe. Nigdy nie będziesz czarny, nigdy nawet nie będziesz opalony, bo całe życie stoisz w cieniu. Co więcej, gdyby bus Bednarka się rozbił i w świat poszłaby informacja, że Kamil nie żyje, a potem by się okazało, że to nie ten Kamil, tylko Kamil Stefański, to ludzie mieli, o Jezu, jak dobrze. Baniasz, ty się śmiejesz, a gdybyś teraz dostał zawału tu na tej scenie, to połowa ludzi miała, o Jezu, dobrze, że prąd nie siadł. Wojtas. Wojtas jest jak Staw. Też jest z brzegu i gdyby nie zespół, to też by nikt o nim nie słyszał. I teraz jakby jebać tę kartkę, bo właściwie tam to... Ja tutaj nie mam teraz żartów, chciałem tylko wam powiedzieć... To nie, nie wiem, czy będzie śmieszne, ale... Chcę wam powiedzieć, jak poznałem Wojtasa, bo to jest najbardziej podobana historia. Stąd w ogóle właściwie chyba też tutaj jesteśmy. Miałem występ w Opolu w klubie Zebra i dostałem pytanie od menadżera, czy udzielę wywiadu w jakiejś studenckiej telewizji. Ja mówię, no powiem, spoko, jasne, że tak, nie ma problemu. No i oni się pojawili. Pojawił się Wojtas i Krzychu. We dwóch agentów. I nie wiedziałem, który jest bardziej pierdolnięty. I najfajniejsze było to, słuchajcie, że oni... wywiad spoko, tak jest, okej, włączamy kamerę i on mi tak przed samym włączeniem tej kamery powiedział tylko takie, a ja mam Tourette, a kurwa, ja mam AIDS, jasne. I... No i zadaje mi jakieś pytanie i ja odpowiadam i on w tym momencie robi Mówię, kurwa, najebany gość. Nienawidzę takich cwaniaków, bo to jest tak często, że do komików podejdzie jakiś kurwa koleś, a zrobimy żarty, a coś tam. Myślałem, że przyjechała studentka telewizja, wiadomo, studenci kurwa mają wyjebane na wiele rzeczy. Telewizja seta, kurwa, nie ma takiej telewizji nawet, no. Na bank są nawaleni czy na ćpani, jeden mówi drugi i wszystko filmuje. Ja mam takie, no nienawidzę skurwysynów, no nie. W pewnym momencie naprawdę się grubo tam pokłóciliśmy. Ten wywiad jest na internecie, jest na szczęście odcięty. Ten początek jest, Był moment, w którym ja wiem, że nie można się zarazić Turetem, ale był moment przy tym wywiadzie, gdzie ja cały czas robiłem kurwa, kurwa! I właściwie to chciałem powiedzieć. Bardzo się cieszę, że doszło do naszego spotkania. Bardzo się cieszę, że pierwszy raz w życiu opierdoliłem dziennikarza i to naprawdę się mocno wkurzyłem. I tyle, no stary. Dzięki temu, że się pokłóciliśmy, jesteśmy tutaj, więc zajebiście. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Abelard Giza. Mówiłem, że będzie o czymś? No. Chciałem podziękować matce. Giniej też tu jestem, kurwa, dobrze. Teraz będzie Janusz Pietruszka. Ktoś się nazywa Janusz Pietruszka, masz wrażenie, że ktoś już go zrostował bardzo dawno temu. Ciężko dopierdolić komuś, kto się nazywa Janusz Pietruszka. Jego ojciec to pan Pietruszka, matka to pani Pietruszka, kurwa. Kurwa, rodzice nazywają się Pietruszka. Jak się musieli wkurwić, że się urodziłeś, mówią, będzie Janusz i chuj, kurwa, niech będzie Janusz. Albo stwierdzili, niech to będzie poważne, dostojne imię, żeby zrównoważyć. No błąd, kurwa, błąd po prostu. Janusz Pietruszka, kurwa. To brzmi jak jakiś, kurwa, detektyw z bajki, no nie? Może ty nie jesteś prawdziwy, stary. Może chcesz tylko rozwikłać jakieś śledztwo w krainie ludzi. Janusz Pietruszka na tropie żartu, kurwa. Gdyby twoi rodzice mieli nazwisko Kokosz, nazwaliby cię Kajko, kurwa, no nie wiem, nie? Przed wami Kajko Kokosz, wielkie brawa, Kajko Kokosz!
Takie śledztwo. Ja nie jestem tak dynamiczny jak inni. Chociaż uważam, że ja jestem normalny, a to świat zapierdala. Rafał Patrycz. Rafał pochodzi z łódzkiej patologii. Dziś to człowiek sukcesu. Czasem tylko jak się zapomni, próbuje sobie zajebać radę z samochodu. Trudno się doszukiwać różnicy w poziomach między stand-upem Abelarda i Rafała Patrycza. W podejściu do zakupów dzieli ich prawdziwa przepaść. Abelard kupuje ciuchy tylko od polskich szwaczek, które żyją w godnych warunkach. Mają wysoką pensję. Rafał Patrycz, kiedy usłyszał o aferze w łódzkim pogotowiu łowcach skór, liczył, że tanio kupi kurtkę. I kupił. Abelard Giza długo walczył z metką, że jest podobny do Araba. Właściwie mu się to udało. Dziś pierwsze skojarzenie: Abelard, polski stand-uper. Do dzisiaj wspomina te czasy ze śmiechem, siedząc z żoną przy niedzielnym kebabie. Abelard pochodzi z rodziny, w której tradycją jest nadawanie dziwnych imion. Syn Alladyna zresztą. Lotek. Lotek kupił niedawno Forda Focusa sportowego. Wszystkim się chwali, że ma szerokie felgi. Nie Lotek. Prawda jest trochę inna. Sprzedawca, jak cię zobaczył, wcisnął ci bliźniaki z dostawczaka. Rafał Banaś często jest mylony z Rafałem Patrzesiem. Podobnie brzmi, ale to jest bardzo mylne. Różnica jest taka jak między Johnem Malkowiczem a Michałem Milowiczem. Teraz główna część, czyli roastowanie osoby chorej na Tureta. Powiem wam szczerze, że jestem dosyć ignorantem w tym temacie. Kiedy Abelard zaprosił mnie do tej imprezy, powiedział, że tam charytatywnie, że kogoś z zespołem, byłem przekonany, że Wojtas ma Downa po prostu i mam całą serię żartów o Downach po prostu. Także takie klasyczne, że Maciuś z Tlanu i tak dalej. Chociaż może w sumie zostawię, przerobię szybko na Lotka. To jeszcze przyda. Wojtas jest dziennikarzem radiowym. Bóg rzadko ingeruje w dziennikarstwo studenckie. Musi być naprawdę chujowe. Tobie dowalił sepsę, paciorkowca, potem Tureta. Nic, kurwa, nie zrozumiałeś.
staw. Bóg raczej nie słucha rapu, ale zrób sobie testy na sepsę, na razie czego. Wojta sobie dawno szuka pracy. Widziałem ogłoszenie. A szukam pracy. Wojta zwierzył nam się, że boi się, jak rozwinie się jego choroba, jakie ciki go jeszcze spotkają. Kiedyś pogwizdywał. Teraz mówi a. Odpowiedź jest prosta. Jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć B. Wojtek wysłał nam masę nudnej wiedzy na temat tików, Tureta. Nie przeczytałem tego oczywiście. Fragment tylko rzuciłem okiem i Wojtek, zjebałeś mi mój prosty, poukładany świat. Do tej pory myślałem, że jak masz Tureta, to przeklinasz, jak masz AIDS, to śpiewasz w zespole Queen. Jednak nie. Teraz chciałem przeczytać wam trzy trudne nazwiska. Jim Eisenreich, Julius Wächter, Samuel Johnson. To są najbardziej znane osoby z zespołem Tureta. Mówię ci, Wojtas, albo zarazisz Lewandowskiego, albo będziemy napierdalać 1000 takich roastów i chuj z promocją tej choroby. Janusz Pietruszka! Rozpierdolił, nie ma co. Nie ma co, kończymy. Dziękuję bardzo. Rozpierdolił człowiek, który mówi tak, jak dziecko w pierwszej klasie czyta. Abelard, jak kupuje koszulki, to. Zajebiście. No i teraz będzie Kamil Stefański, staw Stefański. No, nie wiadomo, obawiać się. Już był poprzedni Kamil. Zobaczymy. Kamil, również cię nie znam, mimo że jesteś w internecie. W przeciwieństwie do co niektórych, ale dostałem również od Kamila portfolio, kurwa, nie wiem jak to nazwać. Folii. Studiował filologię rosyjską, pracując w międzyczasie jako sushi master. To rozjebało mi łeb, kurwa, bo nie popierdoliły ci kultury, kurwa, jesteś sushi masterem gadającym po rosyjsku, kurwa, jakby to wyglądało. Tu dzielam taką surową rybę z ryżem. To moje oczyń хорошие sushi, привет. Patrzę na ciebie i ty chyba rzeczywiście tam do tego sushi nieraz żeś schabowego upchnął z kapustą i ziemniakam. Ale wszystko elegancko w algach. Powitajcie gorąco Stafa, Kamil Stefański. Siema. Słuchajcie, moi drodzy, tak jak słuchałem Abelarda i mówił o tym, że faktycznie no całe życie w tym cieniu. Będziesz miał czas później, Bartek. Cały czas faktycznie w tym cieniu i powiem wam, że doszedłem do wniosku, że jestem takim, kurwa, Kacper Rucinski muzyki. Takie mam jakieś wrażenie. Tak, i to była taka delikatna ulga, tak samo jak słuchałem Kamila, to też nie ukrywam, że myślę sobie, kurwa, gorszy już nie będę. Tak, słuchajcie, no jak się dowiedziałem jakiś miesiąc temu, że mam tutaj wystąpić z taką plejadą artystów,
Myślę, kurwa mać, tak tego Lotka lubię, będę się na niego stylizował, ale nie oszukujmy się, ile można kurwa przytyć w miesiąc. I tak się, słuchajcie, w niego wkręciłem, że nawet przestałem ruchać. Tak, i słyszałem też, że jest tak gruby i tak brzydki, że nawet orkan Grzegorz by go nie poderwał. No i tylko dodam, że Lotek oczywiście ma od jakiegoś czasu bana na pyszne.pl, bo już 3 razy pogryzł dostawców. Czyli Rafał jest z Łodzi, z takich naprawdę przejebanych slumsów i słuchajcie, kupił sobie BMW, tylko że nie ma strzeżonego parkingu nigdzie wokół jego zajebistej kamienicy i po prostu rozkminił to tak, że co noc w jego aucie śpi po prostu inny sąsiad zamiast na korytarzu. Tak, naprawdę, to jest taka dzielnia, kurwa, że tam żule nie żebrają na wino, tylko na rachunki dla właściciela monopolowego. Słuchajcie, zacząłem od Kacpra, to może też o nim coś. Słuchajcie, Kacper jest, tak jak już mówiono, z Malborka, stąd jego zakuty łeb. I to jest, słuchajcie, gadaliśmy o tym stand-upie z chłopakami zespołu i faktycznie, z mojego zespołu, i faktycznie, słuchajcie, Kacper, to jest komik, o którym sam Kamil Bednarek powiedział, nie znam człowieka. Dodam, że Kacper ma jakieś 50% szans na to, żeby pojechać w trasę z samym Dave'em Chappellem. Otóż Kacper chce, Dave nie. Mam też coś o Abelardzie, bo słyszałem, że bardzo lubi Andrzejki, dlatego że te wszystkie wróżby, te śmieszne zabawy, no i faktycznie ostatnio na ostatnich Andrzejkach, słuchajcie, była taka akcja, że po prostu było to wróżenie z tego wosku i on lał ten wosk i no, wyszło, że jest chujem. Zresztą był problem, bo jak na przykład wpisałem Janusza Pietruszkę w Google, chciałem zobaczyć, kto to jest, to jedyne, co mi wyskoczyło, to chyba sprzedam Passata 1.9 TDI. Dlatego dosyć słabo. Chciałem jeszcze tak dodać, może coś o Bartku. Bartuś. Mi nie jest przykro. Tak jak zauważyliście, jest naprawdę jebitna scena. To dlatego, że właśnie wszyscy myśleli, Bartek miał być zespołem. Myślą, kurwa, trochę zostawili miejsca na perkusję. No i co? Słuchajcie, tak naprawdę nie umiem chyba nikogo jechać, a przynajmniej nie umiem tego robić bez bitu, tak mi się wydaje. I ja ogólnie zajmuję się, powiedzmy, rapowaniem. Jeśli dałby radę, to chciałbym, żebyście puścili tam na górze jakiś bit. Chłopaki? Tak jest, troszkę głośniej. A ty, Bartek, mógłbyś mi wymyśleć temat? Zagubiony tip. Zagubiony tip. Dobra, to jest Złościaki. Przez te tiki wpierdala i ptaki. Dokładnie nie wiesz, o co chodzi. Jeszcze raz to rośnie i nigdy ich nie wiem, bo mają mało kalorii. Dokładnie tak, ej, tak wchodzę wersem. A, Bartek, tutaj jesteś. Mogę wejść jeszcze raz i teraz powiedz co ziomą. Fajnie, że klasz się on tak nad głową. I dobra, jeszcze jedną wejść to sprawdza. To do Pietruszki jestem droższy niż na kaj. Mogę lecieć tutaj tak ciągle ziom. Teraz rzuca teraz tu dobre flow. Jeszcze jedno, ej, kurwa, tak to sprawdź. Wszyscy patrzą i wobec karta też się da. Dobre jeszcze jedno i teraz tak między nami. Jestem lepszy bez niż oni z karkami. I teraz powiem jeszcze, bo już poszło. To tyle, pozdrawiam. Dziękuję. Kamil Staw-Stefański. Chcesz kartkę? Jebać Żydów, jebać... Co ty tu masz napisane? Dobrze się opamiętał, o tego nie powiem, bo to... Bez bitu też jest można, kurwa.
Mam nadzieję, że to relacjonuje seta. Po tym, co zobaczyłem, widzę, że ty też masz Tureta. Jo! Dobrze, słuchajcie, teraz będzie Adam Van Bendler. Ten w czapce, obok tego w czapce. Bendler ma również problemy. Ma chorobę, ma stany lękowe, poważne. Dlatego nosi tę czapkę. Cały czas musi czuć, że ma dach nad głową. Cały czas. Powitajcie gorąco, Adam Van Bendler! Witam ponownie! Lotek. Na co chory jest Lotek? No to jakby, no to wszyscy widzą doskonale z każdej pozycji. Lotek, wiadomo, płaskostopie. Ale dzięki temu Lotek jest fantastycznym pływakiem. Pływa naprawdę wyjebania, ale nie za bardzo oddala się od brzegu. Zwłaszcza w morzu, bo niedawno rybacy złapali go w siatkę. Ale to i tak lepiej, bo jeszcze kiedyś wcześniej wyszedł z harpunem w dupie. Nie wszyscy wiedzą, ale Lotek cierpi również na lęk wysokości, dlatego stara się nie leżeć na brzuchu. Pum! Rafał Banaś. Spędzam z Rafałem bardzo dużo czasu. Rafał jest niestety chory na śmiertelne lenistwo. I zaznaczam śmiertelne, bo Rafał był ratownikiem na basenie. Rafałowi nie chce się biegać nawet w pipie, kurwa. Tak. A, no i teraz przechodzimy do największej gwiazdy. Największa gwiazda. Ludzie mówią, że chory, że wulgarny, że kurwa debil. A ja myślę, że Rafał Paszyś to coś znacznie więcej. Stary, naprawdę bardzo szanuję i gratuluję. Stary, to jest twój wieczór. Wielkie dzięki, trzymajcie się, jo. Adam Van Bendler. Szalony naukowiec, jeszcze nie rozrzucił tego, szkoda. Teraz będzie Rafał Paczek. Wielu czeka. Paczek też ma Tureta, niewielu wie. On to ukrywa też, bo jego Tureta objawia się po prostu, że co jakiś czas musi krzyknąć Murzyn! Zrobił monolog, że nie tak na bejciku i Murzyn. Pacześ kupił sobie buty ostatnio, Lacoste. I wiadomo, w swoim stylu do mnie, pa co jest, zoba co jest, pa jakie wyjebane aligatory, zoba. Jak naga dziewczyna stoi przed Paczesiem, to on jej nie wydyma. Najpierw z przyzwyczajenia sprawdzi metkę, czy aby na pewno jest oryginalna. Zawodowo zajebisty komik, prywatnie nazista i mój serdeczny przyjaciel, Rafał Paczesz! Dobrze! Dobrze, bardzo, bardzo. Słuchajcie, nie wiem, czy jest sens jeszcze, żebym wychodził. Janusz się troszkę rozpierdolił. Rozpierdolił gość, który ma fryzurę jak ludzik z Lego, kurwa. To jest... trochę za dużo, kurwa. Człowiek w helmie, dobrze. Słuchajcie, trochę się dzisiaj obawiałem, jak tutaj jechałem, bo wiedziałem mniej więcej, jak ta choroba się objawia, że wiecie, czy będę się potrafił jako prosty człowiek z Łodzi zachować przy Wojtasie, czy nie będę się jakoś krępował. No i wszedłem do gardy i wszyscy mi trzepię go jak skurwysyn. I ma to takie, mówię, kurwa, myślałem, że będę się krępował, ale jestem przyzwyczajony w chuj, on ma dokładnie tak samo jak Lotek, który jest na diecie i widzi, jak ktoś wpierdala ptasie mleczne. Identyko, no, trzepię też chłopem, kurwa, strasznie. I tak sobie dzisiaj myślałem, że seps, bo no, kurwa, człowiek jest cały czas na nie, kurwa, z najlepsi komicy dla niego żartują, siedzi, nie. Ja myślę, że on nawet usłyszał diagnozę, pan ma Tureta. Nie, nie mam. Słuchajcie, Kasper Uciński.
strasznie leniwy koleś i narzeka, bo cisną go w opiniach ostatnio, ale on się kompletnie nie przygotowuje do występów. Wiecie, jak wyglądają przygotowania Kacpra do występu? Jak przygotowania gimnazjalisty do randki. On po prostu ulizuje kogut. To jest wszystko, po prostu robi. Teraz moja kolej, tak? I wychodzi. To jest straszny. Słuchajcie, gdyby Turetem można było się zarazić, to Kacper na pewno nie zgodziłby się poprowadzić tej imprezy. To jest największy hipochondryk, jakiego znam. Kiedyś przez 2 tygodnie myślał, że ma hemoroidy. Okazało się, że klasycznie to był kutas Abelarda. Słuchajcie, on jest tak słaby, że kiedyś zemdlał w saunie, w sklepie z saunami. Innym razem zaciął się przy goleniu. Od razu, kurwa, oczywiście pojechał na ostry dyżur. Lekarz się dziwił, kto w dzisiejszych czasach jeszcze goli brzytwą pizdę. No ale jeszcze bardziej skorowany jest oczywiście Adam Van Bendler, schizofrenia zaawansowana. To jest, ale widzieliście. Matka pisała żarty niewyraźnie, kurwa, napisała. Słuchajcie, Bendler w swoim życiu wziął tyle leków i narkotyków, że on gra w Simsy na kierownicy. Jest ten level. Bendler jest też z patologicznej rodziny. Byłem kiedyś u niego na chacie. On jest z tak patologicznej rodziny, że jak był mały, to mama mówiła do niego: Adam, nie garb się tak przy wciąganiu. Słuchajcie, no gdyby to jest straszny nieogar. Widzieliście sami przed chwilą, gdyby Adam Van Bendler miał Tourette'a, to po prostu zapominałby go z chaty. Słuchajcie, kiedy pierwszy raz poznałem Adama, to mówiłem, kurwa, to jest totalny psychol. On praktycznie cały czas mówi szeptem. Mówię do niego normalnie na piśmie, to nara, Adam, widzimy się w Gdyni. Nigdy nie wiadomo. Słuchajcie, to jest niesamowite, bo rzeczywiście Abelard bierze Adama w trasy. To jest wyczyn, jeżeli chodzi o cierpliwość. No kurwa, nie ma bardziej męczącego typa niż Adam Van Bendler. Powiem wam tak, że mniej męcząca byłaby trasa z Opola do Olsztynia z żywym karaluchem w mordzie, niż kurwa z Adamem w samochodzie. Wysiedlibyście w Olsztynie, po prostu wyplulibyście karalucha, poszli po kawę. Wysiadasz, kurwa, po trasie z Adamem, idziesz po kawę i Adam stoi za tobą w kolejce. Ale to jest zielone. To jest zwyczaj. Michał Leja, no umówmy się, bardzo zdolny komik, taki, to jest taki kujon stand-upu, tylko kurwa charyzmy, no ni chuja, no nie ma, po prostu nie ma. Gdyby on był simem, pasek z charyzmą by miał kurwa cały czas na czerwono. Musiałby na kurwę całą nas na fortepianiku, żeby troszeczkę ten pasek kurwa podskoczył. On jest tak charakterystyczny jak kibice w FIFA. Leja jest taką pizdą, że gdyby miał Tourette'a, to ten wyruchałby mu żonę. Słuchajcie, oczywiście notki i tak dalej. Dostałem te notki o Wojtasie, o kumplach, tutaj kolegach, bardzo fajnie. I czytam te notki i były tam takie dwie informacje, które mnie trochę zdziwiły. Pierwsza to taka, że Wojtas nie umie grać w FIFA, a druga to taka, że Wojtas, kiedy gra w Tekena, to wciska cokolwiek i mówi, że to jest zajebiste. I pomyślałem sobie, co to są za czasy, że jakby charakteryzujemy swoich przyjaciół po tym, kurwa, jak grają w Playkę. Czy wszyscy już w dzisiejszych czasach tylko nakurwiają w Playkę? Oczywiście, że nie wszyscy. Lotek nie nakurwia w Playkę. Nie dlatego, że nie chce, po prostu nie może jednocześnie dwiema rękami sięgnąć pada. Za to nakurwia cały czas na tablecie, już 2 razy przeszedł pyszne.pl. Lotek na Wigilię mówi tryb multiplayer. Lotek ma większą gastrofazę po zupie niż Banaś po jointach. Bo niestety Banaś to straszny jarać jointów. Ten koleś przez lata uwielbiał się upalić i nakurwiać właśnie w konsolę. Kiedyś się tak upierdolił jaraniem, że przez 2 godziny grał i zorientował się, że ma wyłączony telewizor. Banaś to jest taki, widzicie jak on wygląda? On jest wielki, biały, kurwa, z krótkimi włosami. Taki wiedźmin po chemioterapii, prawda? No i co? Słyszałem też od kumpli Wojtasa, że grając w Tekena wciska, tak jak mówiłem wcześniej, cokolwiek i mówi, że to jest zajebiste. Robi dokładnie to samo, co Lotek z żarciem.
Wojtas w ogóle chce zrobić prawo jazdy. Ja myślę, że tutaj musi się zgłosić do Abelarda. On się najlepiej zna na samochodach pułapkach. Najlepsze jest to, słuchajcie, że Wojtas rzeczywiście to będzie jedyna sytuacja, że będzie stał w korku, będzie się w ogóle się nie będzie wyróżniał z tłumu. Będzie kurwa ja pierdolę, kurwa! Dziękuję wam bardzo, tyle ode mnie. Brawo, Barzyś. Przyjaciel. Teraz na koniec przyszedł czas, Wojtas, abyś powiedział parę słów. Słyszałem swój rap. Robiłeś rap. Na YouTube jest kurwa coś tam. Najlepsze jest. A. I na tym bym urwał kurwa, bo potem są słowa i. Ludzie myślą, że turet to wulgaryzmy. Wojtas mówi, że go to tak skurwia. Tak skurwia, że Ale w milionerach byś szybko odpadł, kurwa, no nie? Pierwszy typ, który wkurwił Urbańskiego. A. Jesteś pewien? A. Na pewno. B. Co? A. Kurwa! Dzwoń do przyjaciela. Dzwonimy do Marka. Halo, Marek, tu Hubert Urbański, milionerzy. Ty kurwo szmato jebana, też masz Tureta? Nie. Poproszę o wielkie brawa i wielką cierpliwość. Wojtas! Ja tak sobie siedziałem tutaj cały wieczór i no kurwa, no jestem zażenowany, nie? No naprawdę takie teksty, powiem wam, cały mój zespół spierdoli są ogólnie, jestem teraz solo, nie? Bo powiedzieli, że po takich supportach to nawet nie opłaca się wychodzi na scenę, naprawdę. Ogólnie to miała być ta perkusja, stawiał rację, no tylko, że chłopaki ją szybciej zaminęli niż ją rozstawili. Ale jedno jest na pewno jedno jest pewne, dzisiejsza impreza jest na pewno gruba, wystarczy popatrzeć na Lotka, Stafa czy Szpajchera. Wszystkich, jak tutaj siedzą, wziąłem, bo kurwa razem stanowili lepszą ofertę niż wielu szczytki w Żabce. Moi drodzy, tutaj na publice jest dużo moich znajomych, rodzina. Przybyliście, żeby mnie wesprzeć. Dziękuję, doceniam. Tylko też mam taka rozkmina, czy wy jesteście tutaj naprawdę, żeby mnie docenić, wesprzeć i posłuchać, jak się śmieją ze mnie, ja się śmieję z nich? Czy kurwa tak mnie nienawidzicie, że po prostu zapłaciliście te grube hajsy, żeby zobaczyć mój publiczny lincz? Ale ja wybaczam, jestem dobrym człowiekiem, wspieram imprezy dla ludzi chorych, stąd taki, a nie inny skład. Tutaj dużo osób cisnęło, że nagrywam rap, pozostając przy rapie. Jest taki raper Taco. Taco w jednym kawałku chciał zrobić 6-0. Sorry Taco, ja w jednym rzeczy zrobiłem 10. Urodziłem się w Boże Ciało, no to w sumie widać, prawda? Sylwetka greckiego boga. Ubrałem specjalnie taką szeroką bluzę, żeby chłopaków to nie zastydzić. Oni ewidentnie wszyscy się urodzili w Prima Aprilis. Bóg jak projektował ich sylwetkę, to miał ubaw chłopachy. Chociaż jest jeden wyjątek, Lotek wyleciał w pusty czwartek. Lotek, masz taki jeden fajny stand-up, w którym opowiadasz o rodzeństwie. Miałeś strasznie pojebane dzieciństwo, naprawdę. Opowiadałeś tam o tym, że kiedyś pływałeś z kupą, stary. Ja zastanawiam się, czy tylko z nią pływałeś, czy się na nich wzorowałeś całe życie. Twoi bracia na produkcję już powiedzieli, że to jest gówniana sprawa. Co za Abelarda Gizy? No tutaj trochę mało się boję coś powiedzieć, bo wrócę do akademika, jeszcze wybuchnę i nawet nie zdążę uciec na te wyspy. Mały wielki człowiek, naprawdę. Mam w sobie coś z Araba, bo jak wejdzie na scenę, odpali bombę sceniczną, to po ludziach zostają tylko kapelusze. Mały, ale wariat, można by rzec. Janusz Pietruszka. W końcu znaleźliśmy zaginionego ojca Michała Kępy. Witamy. To jest człowiek, który jako jedyny na świecie całą serię filmów Szybcy i Wściekli oglądał na slow motion, bo nie nadążał. Rafał Paczesz. Jak tak na ciebie patrzę i oglądałem te stand-upy, to ten
stand-up w życiu w kamienicy, to w ogóle nie jest żadna śmieszna historia. To w twoim przypadku jest stary jeden wielki rintot, nie? To jest po prostu łódź. I tutaj mam do was takie pytanie. Wiecie, czym się różni patrzeć od człowieka sukcesu? Patrzeć z łodzi. Kolejny na liście. Michał Leja. Jak mi internet podał, jest to jeden z nielicznych osób, który normalnie prowadzi życie po tragedii w Czarnobylu. Ja już wiedziałem, kurwa, że gdzieś go w dzieciństwie widziałem, nie? Tylko, że wtedy występował jako głupia myszka Pinki na Polsacie. Kamil Szpajker. No już tutaj dużo było powiedziane, zresztą sam się zwłaźnił. Mówimy na niego Szpajsia. Jest to przyjaciel od lat, bo tak jak wcześniej mówiłem, jestem dobrym człowiekiem, przygarniam osoby chore do siebie. O Kamilu nie trzeba cisnąć, wystarczy, że jego nazwisko jest niemieckie i pracuje w call center. To już wystarczy. To już jest przegryw życiowy. Ale Kamil, słuchaj, dzwonili do mnie z TVP. Powiedzieli, że Strasburger ucieka na emeryturę. Chcieli ciebie na zastępstwo. Słuchaj, poziom żartu i nawet nazwisko wskazuje na to, że jesteście z tych samych rodzin. Staw. No jego ksywka już sama o tym świadczy, że lubi wpierdalać. Ogólnie jest przygrywem życiowym jego klub Arsenal Londyn. W kolejce po fajnie zawsze piąty. Adam Van Bendler. No tutaj no nie za bardzo wiedziałem, co mu on napisać, no bo leżącego się nie kopie. Ale zauważyłem, że Adam robi cały czas masę. Jak jeden dzień nie jadł normalnego żywienia, to połowa polskich gospodarstw splajtowała. Wygląda jak raper, któremu nie wypaliła kariera i żeby pozostać na scenie, zrobił sobie rękawy i kurwa udaje pojazda scenicznego. Zaskoczyłeś, co? Myślałem się, że wyjdzie. Nie. A że mnie tak telepnęło z wrażenia po prostu. Słuchajcie, tak naprawdę sam się nie spodziewałem tego, co dzisiaj tu powiedziałem. Myślałem, że to będzie chujnia z grzybnią, że się zatnę i pomyślałem sobie, nie będę wiedział, co powiedzieć, zwalę na tik. Jakoś poszło. Słuchajcie, ten moment dzisiaj, dzisiejszy wieczór, to, że cały teatr jest wypełniony, mam tutaj takie zacne grono, które może znaczyć więcej niż zero. Jest dla mnie momentem przełomowym w życiu, gdyż od 5 lat walczę o to, co chcę osiągnąć, czyli to relacje wśród ludzi, aby wiedzieli, czym jest ta choroba i żeby nas nie wytykali po prostu na ulicy, albo żebyśmy zwyczajnie nie zgubili zębów. Wyprowadziłem jednemu koledze jedynki na spacer, potem mu wróciłem. No nie życzę tego nikomu. Pozdrawiam cię, Dawid. Przede wszystkim chciałbym podziękować Abelardowi, bo tak jak tutaj wcześniej wspomniał, gdyby nie to, że na początku prawie daliśmy sobie po mordzie, teraz byśmy tutaj nie byli razem i nie robilibyśmy tego, co robimy. Wielkie też brawa dla człowieka, którego nie ma z nami na scenie. Wielkie podziękowanie ode mnie, myślę, że również od was wszystkich na publice. Kasper Kędzierski, to on tutaj ogarnął wszystko ze względzie technicznym, dopiął wszystko na ostatni guzik, więc tutaj takie brawa po prostu nie dla Kaspera Kędzierskiego. Ogólnie cała impreza jest charytatywna, wszystkie pieniążki przeznaczymy na Laurę Biel, która z tego co kojarzę miała dzisiaj przejść operację w klinice w Niemczech. Tą imprezę też chciałbym dedykować swojemu świętej pamięci tacie, który na wakacjach przegrał walkę z nowotworem i to w sumie pierwotnie na niego tutaj mieliśmy zbierać, ale stwierdziłem... Stwierdziłem, że ten cel będzie też równie dobry, tym bardziej, że mama Laury jest z Brzegu, tata z Opola, więc taki fajny brzesko-polski akcent, nie to co z barwach piłkarskich. Dziękuję również mojej najbliższej rodzinie, która jest gdzieś tutaj, nie widzę, jestem zaślepiony tymi tutaj światełkami, gdzieś tam siedzą sobie, fajnie, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję wam, bo bez was tak naprawdę nie byłbym taką osobą, jaką jestem. Nie byłbym aż tak pojebany. Nie, no żartuję. Dziękuję wam za to, że byliście przy mnie od zawsze i wspieraliście mnie. No tutaj też chciałbym podziękować wszystkim swoim przyjaciołom, których no nie sposób wymienić, siedzielibyśmy tu do rana jeszcze z tymi dzikami, jeszcze każdy zespoł by chciał coś wymienić, no nie wyszlibyśmy stąd.
siedzący tutaj stawisz Pajker, no to w sumie to są tacy z niższego kręgu, no bo mówię, wspieram inicjatywy ludzi chorych. Ogólnie tutaj za niedługo skoczy akcja na się pomaga, przelejcie chociaż te jeden grosz. Chciałbym też również podziękować pewnej grupie. Widzę ich tutaj, nawet siedzą. Ich jeszcze nie zasłaniają. Loża Szyderców. Tak, mamy taką grupę, która to się nazywa i powiem wam, że nigdy w życiu nie usłyszałem tylu miłosnych wyzwań w swoją stronę, naprawdę. Tak czuję, dzięki nim czuję się, jakbym się przygotował do tego roku od pierwszego roku studiów, a jestem na trzecim. No i dziękuję wam, publice, bo naprawdę bez was tego show nie byłoby, gdyby nie wy, przepraszam, tutaj się zacząłem, tiki tik. Gdyby nie wy, nie byłoby tego show, Laura by nie dostała małej cegiełki od nas w celu walki o życie, więc tak naprawdę wielkie brawa dla was, dziękuję. Wielkie brawa, Wojtas! Bartek Wojtas Wojtkowski. Chcesz jeszcze coś powiedzieć? No i tak ogólnie informacja na koniec. Nie mam Tureta. To była wszystko jedna wielka ściema. To jest największy przekręt. To był taki popis. Tak naprawdę jak byłem mały, wpadłem do kociołka pełnego amfetaminy i do tej pory mi tak zostało. Wojtas! Słuchajcie, wielkie brawa dla was, dla nas, dla nich. Ten roast się kończy. Dziękujemy bardzo. Wystąpili dla was oni! I on, i ja, i ludzie, których teraz nie widać. Laura, wracaj do zdrowia. Trzymajcie się, chodźcie się ukłonimy. Dzięki Opole! Tyle od nas. To była zajebista przyjemność. Ukłon!